Najpierw chciałem ofiarować moje pokłony do stóp Śrīśrīdhara Śyamasundara. It is not house, it is temple. To nie jest dom, to jest świątynia. It is kunja, it is to jest kunja, to jest świątynia. It is Navadvip Mayapurdham. To jest Navadvip Mayapurdham. Tutaj macie Nitai Gauranga Sundara. It is temple. To jest świątynia. Ewang Guru Parampara Charan Vandana. Składam pokłony lotosowych stóp do mojej Guru Parampary. Ami ottonto dukhi. I'm very saddened. Je amar pouchhate 1 hour late hoye gelo. That I was late for 1 hour. Przepraszam, że jestem spóźniony ponad godzinę tutaj. That is long route. Ale to jest daleka droga. আমরা এই রকম পরিবেশই পছন্দ করি. I like this kind of atmosphere. Ale lubię ten rodzaj atmosfery, który tutaj jest. আমরা লিথুয়ানিয়ায় গিয়ে এইভাবে এগ্রিকালচার প্রেসের মধ্যেই ছিলাম. My god brother, our god brother house there. In the house of my god brother. W jednym domu mojego brata duchowego. Agriculture place. On też znajduje się na wsi. I like always this atmosphere. Ja lubię ten rodzaj atmosfery. Not city. Nie lubię miast. Kintu amader ekhane porichoy nei. However, I do not know anyone here. Ja nie znam tutaj nikogo. Amra bokane achi. That is why I stay in cities. Dlatego zazwyczaj mieszkam w miastach. Here always greenness. Tutaj zawsze macie zielono. All side is greenness. Z każdej strony jest zielono. Pumpkin. Nawet widzę, że macie dynie. Macie dynie rosną. Pumpkin and so different vegetables. I różne inne rodzaje warzyw. Natural beautiness. To jest taka naturalna, to jest takie naturalne piękno. যে প্রভু আমাদেরকে আহ্বান করেছেন প্রভুর নাম প্রভু করে মে запросил tutaj Krishna Karana Namarasana Krishna Karana Namarasana Namarasa Mataji запросил мне tutaj Krishna Karana Namarasana Mataji Krishna Karana Prabhu Składam pokłony do Twoich stóp. Jesteś. Poprzez Twoją łaskę zaprosiłeś mnie tutaj, innych wielbicieli, do swojego domu. Dlatego jestem bardzo wdzięczny Tobie. আমরা ইউরোপে এসেও by coming to Europe like przyjazd do Europy coming to Poland i przyjazd do Polski সঙ্গপে আপনাদের অ্যাটাচমেন্ট আপনাদের সান্নিধ্য আপনাদের সফট হার্ট আপনাদের বিগ হার্ট এবং আপনাদের ব্যবহারের সুইটনেস পে আমরা এখানেই বৃন্দাবনের সুখ অনুভব করছি. Przez otrzymanie waszego towarzystwa i widzenia waszego słodkości i delikatności w ten sposób mogę przywiązać się do tego miejsca, poznać to miejsce. Ponieważ rzeczywistości świat materialny jest światem cierpienia. Ale jest wiele, mimo wszystko jest wiele skarbów w tym materialnym świecie. It is the agriculture place. Na przykład wsie, czy takie miejsca, gdzie można uprawiać ziemię. Sobcie durlob jewel diamond hocchen ki bhakto devotee. However the rarest jewel. I to co jest najrzadziej spotykanym klejnotem to są wielbiciele. I je amra ekhane esheo eto bhitore inside the village er bhitoreo amra Namarasa Mataji ebong Krishna Karan Prabhuji এই যে আমরা বিগ হার্টে
soft hearted je amra sporsho peyechi ei jonno amra dhonno kita. We drove so deep into the city. I jedziemy bardzo głęboko do miasta i żeby mieć towarzyszy, jedziemy daleko z miasta, żeby mieć towarzystwo Rasany i Karany. And this is why I'm grateful. I dlatego, ponieważ mogę ich spotkać, jestem wdzięczny. Apnaderke ogonito dhonnobad. That is why. Shashrodho pranipat. I thank you thousands of times. Tak, dlatego dziękuję tysiąckrotnie. Ebong apnara sokolei very old, all old devotee, gratefully devotees. Tutaj wielu starych wielbicieli, wielu doświadczonych bhaktów i wiele mataji. Jestem bardzo wdzięczny, że przez to towarzystwo przyszliście tutaj i możecie spotkać starszych wielbicieli. I Madhupati zawsze, który gotuje. একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য করছি যে আপনারা কৃষ্ণ কথাকে কৃষ্ণ নাম সংকীর্তনকে ভালোবাসেন. Jedyna rzecz, którą mogę wiedzieć, że wy wszyscy kochacie rozmowę o Krysznie. Wszyscy kochacie rozmowę o Krysznie i kochacie imię Kryszny. তাই আপনারা এই লং ডিস্টেন্স অতিক্রম করে বিফোর 1 আওয়ার 2 আওয়ার বিফোর এখানে এসে গেছেন. Dlatego przyszliście tutaj na godzinę, albo dwie godziny, zanim ja przybyłem. Musieliście jechać tak daleki dystans. আপনাদের চরণ বন্দনা করি. Dlatego składam pokłony do waszych lotosowych stóp. আমরা তো রাধারানীর কথা বলেছি, কিন্তু রাধারানী তো আফটার. We spoke about Srimati Radharani, however Radharani comes after. My mówimy o Radharani, aczkolwiek Radharani przychodzi później. First Nitai Go. Najpierw przychodzi Nitai Go. First ki Nitai Go. Pierw pojawia się Nitai Go. Dekhun aaj koto shoubhagyo je Europer ghore ghore পোল্যান্ডের ঘরে ঘরে নিতাই গৌর ডিটি শোভা পাচ্ছে. Zobacz, jak szczęśliwi jesteśmy w tych dniach, że w Europie i bóstwa Gornitai i wielbiciele i książki są kartale, są mridanga. Te wszystkie pisma i kartale i mridanga jeszcze są. I wielbiciele noszą tilak i noszą kantimala na szyi. Intonują święte imię. Gayatri japko chelita koto rare na? And ten Gayatri mantra, this is very rare. I intonują mantra Gayatri, to jest bardzo rzadkie. I każdy podąża z instrukcjami, które są przepisane. To jest bardzo rzadkie. It is European rare, all world rare, India too rare. It is not only rare. To nie tylko jest rzadkie w Europie, czy w Indiach, czy na świecie, ale to jest także bardzo rzadkie w Indiach. Navadvip Dham's rare. No. Never rare. To nie jest nic rzadkiego. Rare, no? Czy to jest coś rzadkiego? Tak, to jest coś rzadkiego. Devotee always rare. Wielbiciele to jest coś, co jest rzadko spotykane. Shuddha Bhakta always rare. A Shuddha Bhakta jest także rzadko. Bhakta, który praktykuje sadhana, także jest rzadki do spotkania. Nam Sankirtan is very rare. I Nama Sankirtana też jest rzadkie. Eta Kripa, Nitai Gauranga Sundarer Marsi, Guru Parampara Marsi. To jest łaska Nitai Gaur i łaska Guru Deva. Guru Deva's Marsi. Guru Parampara, łaska Guru Parampara. You know famous Kirtan, Shuddha Bhagata Charanarenu Bhajani Anugur. Znaczy ten Kirtan? Bhagata Seva Parama Siddhi. To oznacza, to słowo oznacza korzeń. Bhakti to jest jedna winorośl. Ale korzeniem jest służba bhakti i towarzystwo bhaktów. Bhakti is a vine and the root of this vine
is service of devotees and associating with devotees. Jugala murti dekhiya paramo ananda hoy prasad seva karite hoy sakala prapancha jay mridanga vaddo shunite mon sada avasar jachi gaura bihita kirtan suni anande hridaya nachi. You know this famous pod? Znacie tą znaną pieśń? To amra nitai gauranga sundar ki pieśń. W ten sposób otrzymujemy Nitai Gaura Sundar i otrzymujemy Radha Madhava. Lotosowe stopy Nitai Gaurangi stoją na naszym sercu. Gurudev, Guru Parampara, Guru stoi na naszym sercu, Radha Madhava. Lotosowe stopy Radha Madhava stoją na twoim sercu. Zawsze rozmyślę, że Navadvipi Vrindavan. To niszczynto amra, amde kono cintani. So that is why we have no worries. Dlatego nie mamy powodu, żeby się niepokoić. Amra jokon nam sankirtan korbo. When we will do nam sankirtan. Kiedy robimy nam sankirtan. Amra jokon hori nam chant korbo. Sob somoy to bhakto sangho paoa jay na always. We can't always be. Nie możemy zawsze. Możemy mieć towarzystwo bhaktów. I ponieważ to jest trudne wszędzie. To jest Bhakta Sangha, towarzystwo wielbicieli. Taka grupa bhaktów. Grupa krewnych, grupa osób, które są połączone ze sobą. Czy to jest łatwo dostępne? Czy możesz to znaleźć w swoim własnym domu? To nie jest możliwe. Kolwiek, jeśli żyjemy samotnie w życiu, w tym czasie, kiedy wykonuję nam sankirtan i intonuję mantry. W tym czasie cóż mogę robić? Very alone feeling that time. Heart pain. Czuję ból serca. Tomorrow India chole jabo. Tak jak jutro odlatuję do Indii. তখন ইউরোপের ভক্তদের কথা চিন্তা করে এই ভক্ত সঙ্গের চিন্তা করে দেয়ার অ্যালোন তখন হার্ট পেন হবে না. Wtedy będę myślał o wielbicieli w Europie, których spotkałem i którzy zostali sami. I będę czuł ból w sercu. তখন পেন ফিলিং হবে, সরোনেস ফিলিং হবে. Wtedy będę czuł ból i smutek. It is problem. I to jest ten problem, który mamy w życiu. Amra bhakto sangho chai. We desire bhakto sangho. My pragniemy towarzystwa bhaktów. Amra daily diti ebong devotees seva korte chai. We desire to daily serve. Pragniemy tego, żeby codziennie wielbić, służyć bhaktom i bhaktom. Kintu eta to sobshomoy paoa jabe na, it is to very rare. However, we can't find this all the time. Ale niestety nie możemy tego znaleźć codziennie. Wielbicieli i bóstw. I wtedy, co już mogę począć? To jest wtedy procesem, który powinienem robić. বললেন একা একাই করতে হবে, তখন একা একাই নাম সংকীর্তন করতে হবে, একা একাই জপ করতে হবে, একা একাই সেবা করতে হবে. Then we will have to do everything on our own. Wtedy wszystko muszę robić przez siebie. Muszę wykonywać Harinam Sankirtan, Japa samemu i wielbić bóstwa samemu. Jeżeli bus nie ma, kar nie ma, to manusz kto robi? Jeśli nie ma autobusu albo samochodu, wtedy muszę iść na piechotę. Nie ma innego sposobu. I kiedy będę robił nam sankirtan w umyśle i nosił Mahaprabhu i Chaitanya i Mahaprabhu jego towarzyszy w własnym umyśle,
Muszę wierzyć o tym, że Nama i Nami, czyli ten intonowanie i ten, który intonuje, to nie jest różne od siebie. Więc kiedy widzimy Nama Sankirtan i wielbicieli dookoła nas, i musimy wierzyć, że wtedy Mahaprabhu jest z nami i on wykonuje nam sankirtan razem z nami. Chaitanya Mahaprabhu dał nam Nama Sankirtan. I także dał nam wielbienie Radha Madhava. I dał nam wszystkie książki, Bhagavad Gita, Bhagavatam i inne duchowe książki. I dał nam dar, jakim są bóstwa i dał nam wielbicieli. W ten sposób możemy spędzić nasze życie. I to jest wszystko po to, żeby wspomóc naszą sadhanę. Jeśli nie robię Nama Sankirtana, więc co ja wtedy robię? I wtedy Nityananda i jego wszyscy towarzysze tańczą razem. Bahu jugal urdhe uttalon kore prabhu nitya kocche evam bar bar hari hari bolche hari 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 bol hari bol hari bol hari bol. Pan podnosi ręce w kierunku nieba i nie śpiewa święte imiona i krzyczy Haribol, Haribol. I ten obraz musimy trzymać przed nami. Jokoni amra nam sankirtan korbo shonge shonge bhabbo je mahaprabhu amader kache achen shobai amader kache achen. Gdziekolwiek intonujesz nam sankirtan, musisz czuć, że Mahaprabhu jest niedaleko ciebie, jest obok nas i jego towarzysze również są inni wielbiciele. Otaczają nas. Pan podnosi ręce i tańczy w różnych pozycjach. Oczy i łzy płyną z jego oczu. I łzy płyną z jego oczu, tak jakby to był deszcz, czasie pory deszczowej. His restless lotus feet continue dancing. A jego niezmęczone lotosowe stopy nieustannie tańczą. A dzwonki, które są jego lotosowych stóp, dzwonią. I on jest udekorowany, ma na sobie girlandę. I jego całe ciało jest uzdobione i on tańczy. Jego ciało trzęsie się. Kiedy śpiewa sankirtan w rytmie i podryguje w rytmie sankirtanu, a łzy płyną z oczu i on widzi je dookoła siebie i pojawia się i ciało i włosy na ciele stają z powodu flow, które wytwarza Harinam. Ten rodzaj wizji powinniśmy utrzymywać przed nami. I wtedy będziemy w stanie smakować Namarasa. Ponieważ Mahaprabhu smakuje nektar intonowania świętego imienia. I on mówi do każdego, żeby radował się tym nektarem, który płynie z praktyki bhakti. Musimy sprawdzić, czy posiadamy ten rodzaj anandy w nas. My czujemy szczęście, kiedy intonujemy Maharinam i słuchamy Harikata i widzimy bóstwa i widzimy wielbicieli i służymy im. I wtedy łzy płyną z naszych oczu. এই অবস্থাটা লাভ হচ্ছে তো we also gain such a state zawsze dochodzimy do tego etapu
এই সিনকে সামনে রাখলেই আনন্দ পাবো। And by keeping this I przez utrzymywanie tego obrazu Mahaprabhu przed sobą możemy czuć tą anandę. Nilachal dhame gombhiraye Mahaprabhu naam sankirtan korchen, naam jap korchen, jore jore naam korchen. Haridas Thakur jore jore naam korchen. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Nityananda Prabhu naam korchen, Advaita Prabhu naam korchen. Sobai hari naam korchen, jap korchen. In Nilachal dham w Gandhirze Czytania zawsze intonuje Harinam i Haridas Thakur, i Nityananda Prabhu, i Advaita Prabhu, i wszyscy ich wielbiciele. Wszyscy towarzysze Gaurangi. Oni śpiewają zawsze Sankirtan albo medytują na Japasie. To jest to, co robią towarzysze Chaitanya. Sześciu Goswami intonuje zawsze Vishwan Krava, Chativati, Narottam Das Thakur i wszyscy Acharyowie. Cała Guru Parampara intonuje nieustannie. Guru też zawsze intonuje Hare Krishna, Hare Krishna. I także ty możesz intonować z nimi. Radha bhave avishto hai Mahaprabhu jap korchen. Mahaprabhu chant. Mahaprabhu Radha. Imena Radharani. Understanding? Rozumiesz to? Ei je mahamantra, ei mahamantra to Radharani srimukhet thekei beriyeche Krishna birahe. This mahamantra. Ta mahamantra w rzeczywistości wychodzi z ust Śrimati Radharani, kiedy ona była w oddzieleniu od Krishna. Hari, Hari. Hare, Hare, Radharani calling. Radharani wzywa i wzywa Hari, Hari i płacze. Krishna, 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 Ramo. Te trzy imiona są w Mahamantrze. Again and again. Ona powtarza je ciągle i ciągle. I w ten sposób Mahaprabhu intonuje, płacze i wzywa. Radha bhavi. W tym nastroju Radharani. Mahaprabhu sokolke bhav dicchen. I Mahaprabhu daje każdemu ten owoc, którym jest ten nastrój Radharani w rozłące z Krishną. Dlatego powinniśmy zawsze trzymać Mahaprabhu przed nami. Nityananda Prabhu jest Haridas Thakur. Nityananda daje nam to i Haridas Thakur. Oni dają nam imię, a namacharyą jest Haridas Thakur. Nityananda i nasza Guru Varga daje nam imię, to imię i powinniśmy intonować to, te imiona w tym nastroju. Chant time and Sankirtan time. Two time is two sin. Mamy dwa czasy, czas intonowania indywidualnego i zbiorowego. W Nilachal Lila możemy to zobaczyć. Two lila. To jest, są dwie lile, to jest Gaur Lila, składa się z dwóch z części, z Navadvip Lila i z Nilachal Lila. I ta lila składa się z dwóch z części, Prakat Lila i Nitya Lila. Chaitanya Charitamrita, Lita im Chaitanya Bhagavata, to jest opis tego, co jest Prakat Lila. A Gaur Govinda Lila i Gotika to jest opis tego, co jest, czym jest Nitya Lila. To jest taka lila, która odbywa się codziennie. Taka, która płynie, która odbywa się codziennie. Także są dwa rodzaje lil, dwa rodzaje zabaw, dwa typy zabaw. Prakat Lila i Nitya Lila. Mahaprabhu nitya gochen. Mahaprabhu tańczy. A Madhurya Rasa spada na nas jak deszcz w czasie pory deszczowej. A wewnątrz Mahaprabhu jest Radha i Krishna. Mahaprabhu to jest Radha i Krishna, Gorgo, Gorgo. Madhura, Madhura, Gaura, Kishor, Madhura, Madhura, Nat. Madhur, Madhur, Nitya. Madhura, Madhura, Sab Sahachar. Sab Parikar, Sab Madhur, Madhur. Mahaprabhu. Jest słodki, jest młodym panem i on tańczy, jego taniec jest bardzo słodki i taniec jego towarzyszy jest bardzo słodki. Madhura, Madhura, Mrydanga Bhajato.
Mridanga gra w bardzo słodki sposób. Madhura madhura tan, madhura rasi matalo bhakato tara gauye madhura gan. I w ten sposób wszyscy wielbiciele przepełniają się Madhurya rasą i ona ich przepełnia. Nasze ciało jest jak kamień, ono jest pełne różnych pragnień. Ale pora deszczowa. I nam sankirtan to jest jak pora deszczowa. W tym czasie. All side is water and green. W tym czasie wszystko jest zalane wodą i wszystko staje się zielone. Grashes. Grashes is pulak. Włosy stają dęba. Rain water. A z oczu płynie woda, jak niczym wodospad. Badanam gadagada ruddhaya gira pulakair nichitam vapuhu kada tava nama grahani bhavishvati. To jest Shri Khashtakam. Ebang ekta biroho kokhon take pabo kobe pabo jugayitam nimishena chakshusha pravishayitam shunnayitam jagat sarvam govinda birahe name. Ten nastrój od rozdzielenia jest zapisany w Shri Khashtace Mahaprabhu, kiedy osiągnę ten tęsknotę za Panem. W ten sposób osiągniemy skarb jego serca. Famous pot. Kobe habe bolo shedino amar. No. Kobe habe bolo. Aparad ghuchi shuddha name ruchi kripa bole habe hridaye sanchar. Kobe habe bolo shedino amar. It is shikhastak anuvad. To jest wyjaśnienie Shri Khashtaki. Trinadhik hin aponare mani. Fruits jokon ashe, tree evang bainet jokon fruit ashe, tokon tree evang bainet branch erokom hoye jay. When fruits appear on the branches of trees and vines. Owoce pojawiają się na końcu. A kiedy pojawiają się na końcu gałęzi i winorośli, wtedy te gałęzie i winorośli pod wpływem ciężaru tych owoców zginają się. Temni jokon rosher ashadon hobe nektare onubhav hobe. When we realize this rasa or nectar. Kiedy urzeczywistniamy tą rasę i jej płynący z niej nektar. Wtedy nie będziemy posiadać żadnego ego albo jakichś innych pragnień. Mani sohishnuta gun hridayete ani sokole manodo apone amani hoye ashadibo namoroso sar kobe hobe bolo shedino ama. Ei obostha ta practical eshe jabe. This state. Not theoretical, always practical. Will become practical. Ten stan byłby stałym stan doświadczeniem, nie praktyką, nie czasową rzeczą. To będzie praktyczna rzecz, a nie tylko teoretyczna. Bhakti jest zawsze praktyczna. Praktyka. Jeśli to zrobisz to, żeby, jeżeli zrobisz praktykę praktyczną rzeczą, wtedy ona staje się stałą praktyką. Kobe hobe bolo shedino ama. All subject is practical practice. Także to jest praktyczna praktyka i ona jest, bazuje na doświadczeniu. To nie jest jedynie sucha poezja. To jest to, czego powinieneś doświadczyć. Doświadczać. Mahaprabhu nitya gacchen sankirtaner moddhe. Mahaprabhu tańczy wewnątrz praktykując sankirtan. And he sweetly swayed. I on w słodki sposób przechyla się, kołysze z jednej na drugą stronę. Tak jak drzewo kołysze się pod wpływem wiatru. I on w słodki sposób chodzi. I on prawo chodzi. Trzyma ręce, ekspresja jego i pokazuje różne mudry poprzez ruchy swoich rąk i różne gesty. I pokazuje, jak Krishna tańczy. I Radharani zawsze tańczy. Yeah. There are different dance
Są różne formy, które, pozycje, figury, które można tańczyć. W świecie duchowym oni zawsze tańczą i śpiewają. Tam jest tylko i wyłącznie Ananda. I zawsze. Ta piękna poezja, piękne śpiewanie. Madhura adhara, Sriman Mahaprabhu's lips, red lips. Te czerwone usta Mahaprabhu. Face is full moon. Glaze. Twarz przypomina księżyc w pełni. Mouth glaze. Prati ange glaze. His entire body is jego całe ciało porusza się. Glow. Glaze. I ciało jaśnieje. Rozpromienione. Madhura, madhura, hash. Madhura, arati, madhura, piriti, madhura, madhura, bhash. Madhura, jugala, nayana, ratula. Lotus lips. Lotosowe oczy. Aj. Oczy. Takie duże oczy, które sięgają aż do uszu. Madhura ingite chai. Są słodkie. Madhura znaczy słodkie. I on w słodki sposób patrzy na wszystkich wielbicieli. I to jest pora deszczowa. To jest Sankirtan, to jak chmura w porze deszczowej, która spuszcza deszcz. নবদ্বীপ ধামের লীলা বৃন্দাবন ধামের লীলা দুটো লীলাই সংকীর্তনের মধ্যে প্রকট হয়ে যাচ্ছে সংকীর্তন ইজ নাশে অকো আমাদুরা তো ইজ আই থাকলে তো দেখবে আই না থাকলে তো ব্লাইন্ড ইউ নবদ্বীপ এন্ড বৃন্দাবন অ্যাপিয়ার ইন ওয়ান প্লেস সংকীর্তন Sankirtan to jest jak nasze oczy, poprzez które możemy widzieć Nawadwip i Majapur i Vrindavan i to jest to jest sposób, żeby mieć wizję tego. I tak jest wiele deszczu, który przychodzi, który powoduje powstawanie powodzi. Future'er kriya prayog korechen. Kobe hobe bolo shedino amar kobe. Dlatego w przyszłości on tańczy o tym, kiedy będzie ten, pojawi się ten dzień, kiedy ja będę w ten sposób, w tym nastroju. Dlatego on tańczy z kirtaniem. Ja mówię o przyszłości. Tam jest czas przyszły, kiedy, o kiedy będę tańczył i śpiewał w ten sposób. Mahaprabho kirtana nitta gita badritta maddan manasho rasena romancha kampasru taranga bhajo. Eta practical hobe. To jest praktyczna rzecz, taka jest rodzaj, taki rodzaj praktyki, tęsknota za tym, żeby to się wydarzyło w przyszłości. Madhurya lila gunarupa nam nam pratikshana swadana lalupasya. Eta practical amar moddhe eshe jabe. W ten sposób to będzie praktyczna rzecz, praktyczna i doświadczana rzecz. I wtedy poprzez tą praktykę wejdziemy w etap, że będziemy nas nazywać dojrzałym baktą. Jakkolwiek nikt nie wierzy w to, że tacy baktowie istnieją. Czy ktoś wierzy w to, że istnieją dojrzali wielbiciele? Dhoniki mone kore, I am rich man, eita mone korle to ar rich man hoa jabe na, poor man hoa jabe. Bogata osoba myśli, że jest bogata, ponieważ bogata bogata staje się bogata przez to, że wierzy w to, że stanie, może stać się bogata i że nie musi być biedna. I ja myślę, że jestem biedny, ale mogę stać się bogaty. I Radharani ma ten sam nastrój. Rozumiesz to? To jest nasz bhajan, to jest nasza medytacja. Dzisiaj już jest późno. Amra ottonto anandito apnaderke peye. Jestem bardzo szczęśliwy, że spotkałem was wszystkich. The most wonderful thing about coming to you all together.
Co jest najbardziej wspaniałą rzeczą jest to, że to przybycie w Europie jest to, że mogę spotkać Was, a Wy jesteście jak diamenty i drogie kamienie i mogę Was spotkać i poznać. Krishna Karana jest starym, dojrzałym, doświadczonym wielbicielem. I Namarasa Mataji also, także. এখানকার পরিবেশ আমাদের খুব ভালো লেগেছে I lubię tą atmosferę, która jest tutaj. আমরা যখন ফিউচারে এগেন যদি মহাপ্রভু কৃপা করে আমাদেরকে আনেন রাধারানী যদি কৃপা করে আনেন এটা ওনার ইচ্ছা আমাদের ইচ্ছার উপরে নির্ভর নয় শরীর কি রকম থাকে বডি If by the mercy of Mahaprabhu and Radharani To Europe again. Jeśli będę w stanie poprzez łaskę przyjechać do Europy, to zależy od łaski Krishna i Radharani. Ja to nie wiem, co się stanie mojemu ciału albo mojemu umysłowi. Także to jest pragnienie, które pochodzi z ponad mnie. Więc mam nadzieję, że będę mógł przyjechać ponownie do Polski. I może przyjadę ponownie do Krishna Karana i będę mógł powiedzieć to samo. Namorosho Prabhu, Mataji ewam Krishna Karan Prabhu near amra thakbo. I będę przebywał niedaleko ich. আমরা big building বা যে big facility not our like it is facility our like is devotee and alone their village very alone not silence and they are all night big lorry big lorry to nie jest tutaj jest cicho i spokojnie nie tak jak w tym miejscu w którym mieszkamy że niedaleko w noc są noc jeżdżą ciężarówki jest pełno hałasu ja jestem takim małym pyłkiem a tutaj takie wielkie ciężarówki jeżdżą robią hałas całą noc wielkie dużo samochodów actually এই যে বৃন্দাবনের ভজন রামানুজের ভজন এই যে সেই তিন বাজন বৃন্দাবন এবং সুন্দর মনোজ্ঞ পরিবেশ অ্যাটমোসফিয়ার না হলে হয় না রাজসিক তামাসিক অ্যাটমোসফিয়ার রাধা মাধব Nie mogą być wykonywane w żadnej rajasic albo tamasic atmosferze, może jedynie w tej, która jest przepełniona żywiołem dobroci, żywiołem harmonii, ponieważ tam, gdzie jest tamas i rajas, tam ciężko wykonywać, ponieważ każde miejsce ma swoją własną atmosferę, własną moc. W ten sposób będziemy w stanie smakować harikata i doświadczać go w różnych miejscach. Dlatego harikata jest we mnie, ta specjalna atmosfera, a sankirtan oznacza także specjalną atmosferę. I możemy znaleźć taką atmosferę w na wsiach. Jeśli przyjadę w przyszłości do Polski, odwiedzę z pewnością Krishna Karana i Rasana. আমাদের পরিচয় হয়ে গেল আমাদের জানা ছিল না I did not know them before but Nie znałem ich wcześniej, ale teraz ich znam. Kiedy jestem dla nich przedstawiony im in hostel in hotel I never like is hostel and Ja nigdy nie lubię tych hoteli i hosteli, w których nocuję. All is devotee house. Zawsze preferuję przemieszczanie w domu wielbicieli. Czy atmosfera jest dobra? Devotee house and disciple house. Dom wielbicieli, dom uczniów. Nawet jeśli jest mały, nie ma problemu, ja nie potrzebuję dużo miejsca. Mogę spać tutaj. Jeśli jest małe miejsce. But mind not small. Ale umysł nie jest mały. Rasikananda zawsze mówi, zawsze śpi. Śpi na sofie. Albo na macie. Rozumiesz to? Twoje miejsce jest małe, ale twój umysł nie jest mały. I always like
zawsze lubię. Dom wielbicieli i dom uczniów, nie hotel, nie hostel. Oczywiście hotele pomagają, ale atmosfera tam jest taka pełna rajasu i tamasu. Ale dom wielbicieli, ale atmosfera jest spokojna, jest pełna szakti, ciszy, spokoju, bhajanu. Rozumiecie to? I wtedy mogę smakować tą energię, która tam jest w tym miejscu. Tą wibrację, tą energię, która tam się znajduje. Ten spokój, który tam jest. Atmosferę satwiczną. I to dzieje się poprzez to, że jest towarzystwo, przez towarzystwo bhaktów, które tam się znajduje. I to jest bardzo rzadkie. Zawsze rzadkie. Nawet w Indiach to jest bardzo rzadkie. Tam nie ma nigdy ciszy tak jak teraz. Tam nie ma ciszy. To jest zanieczyszczenie hałasem. Śri Nitai Gauranga Śri Nitai Gauranga Arati 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 zrobić Arati. Ok. No to wkładam pokłony do lotusowych stóp was wszystkich. Także chcę poblagodarić wszystkich polskich przyjaciół. Chcę pomóc. English? I said thank you. Bolo? Stand. Thank you very much. Dziękuję wam wszystkim za to, że nas zaprosiliście i wyzwaliście nas tu i to spotkaliśmy tą sangę tutaj Gurudeva. Jest to moja przyjemność dla mnie. This is Gurudev in Poland. Do some special katha. Gurudev w Polsce robił taką wspaniałą katkę, której nie robił nigdy wcześniej. Także to są niezwykli wielbiciele specjalni tutaj. To jest ostatni dzień w Polsce i to jest ostatni dzień naszego turu. Chciałbym zrobić dlatego zdjęcie zbiorowe wszystkich wielbicieli, którzy są obecni, takie zbiorowe zdjęcie.